Czy ja jestem... No bo tak byśmy po kolei zaczęli od szkoły średniej, a potem dopiero szkoła wyższa. Bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, słychać panią i widać. Słychać i widać. Bardzo się cieszę. Pani profesor Czaja nie zniknął. Dobrze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Reprezentuję Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy i dzisiaj chętnie podzielę się informacją, w jaki sposób przygotowujemy uczniów do wejścia na rynek pracy. W swojej prezentacji przedstawię króciutko zarys, jak funkcjonuje szkoła na rynku bydgoskim, w jaki sposób przebiega kształcenie chemiczne, jakie sobie wyznaczyliśmy cele kształcenia i jako szkoła i te związane z podstawą programową. Przedstawię naszych partnerów w zakresie kształcenia zawodowego i formy współpracy, w jakich to kształcenie realizujemy. Jeżeli chodzi o Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, jest to szkoła już z historią, szkoła z tradycją kształcenia w zawodach chemicznych i w latach 60. była to szkoła, która zapewniała kadry dla zakładów chemicznych Zachem. Jak wiemy, sytuacja się w pewnym okresie zmieniła, w końcówce lat 90., początek lat 2000. Nasz główny partner związany z przygotowaniem kadr dla przemysłu chemicznego, a mianowicie zakłady chemiczne Zachem, po kolei zamykał swoje oddziały i tutaj musieliśmy też zmienić swój profil kształcenia w branży chemicznej, ale też uzupełnić jeszcze kierunki kształcenia, tak aby szkoła mogła w pełni wykorzystywać swoje zaplecze. Obecnie kształcimy w 4 branżach, w 6 zawodach. Najliczniejszą branżę, w której kształcimy, jeżeli chodzi o ilość osób, to jest branża poligraficzna, bo kształcimy w 2 zawodach, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik procesów drukowania. Następnie branża audiowizualna, bardzo popularna wśród młodzieży ze względu na chwytną nazwę. Branża chemiczna, technik analityki, technik ochrony środowiska oraz branża hotelarsko-gastronomiczna, turystyczna. Tutaj mamy 1 zawód jako alternatywę dla zamkniętego liceum. Obecnie w szkole kształci się 612 uczniów. Szkoła, mimo tego, że mamy otwartą także szkołę branżową, nie prowadzimy kształcenia, nie ma uczniów chętnych do podjęcia kształcenia chociażby w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego czy w zawodach branży poligraficznej. Uczniowie decydują się na wybór technikum, patrząc zresztą na rynek bydgoski. To 48% młodzieży wybrało technika, około 6% szkoły branżowe, to i tak. Dla nas to jest pocieszenie, że już przeważyliśmy te 50% na korzyść uczniów kształcących się w szkołach branżowych. Kształcenie w branży chemicznej to te 2 zawody. Technik analityki, technik ochrony środowiska. W tej chwili mamy 4 klasy. Wiadomo, że mamy też klasę 4 na poziomie po szkole podstawowej. W związku z tym mamy tutaj 2 oddziały. Część uczniów jest po gimnazjum, część po szkole podstawowej. One są osobno, dlatego że kształcenie zawodowe
jest na podstawie tej samej podstawy programowej, jednak jest inna podstawa programowa kształcenia ogólnego. W klasie pierwszej 34 uczniów i po 19-18, czyli takie małe grupki, jeżeli chodzi o klasę drugą i trzecią, bardzo nas cieszy to zainteresowanie kształceniem w zawodzie technik-analityk w klasie pierwszej. Od dawna nie mieliśmy tak licznej klasy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta sytuacja spowodowana jest tym, że w tej chwili mamy uczniów, którzy poszli do szkoły jako 6- i 5-latkowie. I taka sytuacja, taki trend jeszcze będzie w przyszłym roku, gdzie możemy liczyć na większe zainteresowanie. Natomiast za 2 lata, czyli nabór 2024, będzie tąpnięcie, ponieważ już nie poszły do szkoły 6-latki, w związku z tym będzie tutaj znacznie mniejsza ilość osób. Ta sytuacja spotka także uczelnie wyższe za te 7 lat. Technik ochrony środowiska, dużo mniejsze zainteresowanie kształceniem. Ta klasa czwarta to znowu te 8 i 6 uczniów, bo są 2 klasy, jedna po szkole podstawowej, druga po gimnazjum. I tutaj jest, te klasy są jakby wielobranżowe, po prostu połączyliśmy 3 zawody w jedną klasę i takie 2 oddziały właśnie mamy. Nowością, może nie nowością, bo dla nas to już nie nowość, ale inną nowością, jeżeli chodzi o kształcenie w branży chemicznej spośród wszystkich szkół, jest to, że my prowadzimy to kształcenie z systemem modułowym. Od pierwszej klasy uczniowie mają tylko i wyłącznie zajęcia w laboratorium i tylko zajęcia praktyczne. Nie kształcimy, jakby ta teoria jest wprowadzana poprzez działanie praktyczne. Świetnie nam się sprawdza to kształcenie modułowe. Widzimy przede wszystkim brak, nie ma problemu z powtarzaniem klasy. Uczniowie przechodzą płynnie do kolejnej klasy. Widzimy znacznie podwyższone wyniki nauczania, wyniki nauczania to raz, po drugie wyniki egzaminów zawodowych. Jesteśmy zadowoleni z tego kształcenia i mimo tego, że wymaga to od nauczycieli dużo więcej pracy, ten system jest sprawdzony i spośród wszystkich zawodów, w których kształcimy w szkole, tylko w tym zawodzie mamy kształcenie modułowe. Uczniowie, którzy przychodzą do naszej szkoły, oczywiście mają przeprowadzane badania, gdzie badane są predyspozycje do zawodu technik analityk. Natomiast my już od pierwszej klasy zwracamy uwagę na to, aby pierwsza, druga klasa to są działania, w których uczymy uczniów przede wszystkim nastawiania na przestrzeganie procedur, na koncentrację, na spostrzegawczość, na komunikatywność. W klasach starszych zdolność do podejmowania decyzji. No oczywiście staramy się wpoić im tą odporność na pracę w warunkach zwiększonej odpowiedzialności. Zresztą tak te zadania są poukładane, że te 5 godzin pracowni, które mają, czy 4, jest cały czas wypełniona tą pracą od początku do końca analizy, czyli do złożenia sprawozdania. No i przede wszystkim ta systematyczność i rzetelność. Uczniowie wiedzą, że w analityku nie opuszcza się zajęć, ponieważ skoro jest w ciągu tygodnia 12 godzin kształcenia w laboratorium, czyli 3 razy po 4 godziny, jeżeli on opuści tydzień, to 3 pracownie wypadają. To jest ogrom materiału. Jakby nie powtarzamy tych zajęć. Oczywiście te metody czy te działania powtórzą się jeszcze na kolejnych zajęciach będą, ale już nie w takiej pełnej formie. Uczeń jest zobowiązany do tego, aby te wiadomości uzupełnić. Cele kształcenia, które sobie stawiamy, to przede wszystkim przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, gotowych do podjęcia tych zadań. I tak
w pierwszym okresie, czyli to zajmuje, co jest, zajmuje nam 1,5 do 2 lat, to przygotowanie sprzętu od czynników chemicznych i próbek do badań analitycznych. I tutaj uczymy uczniów od wejścia do magazynu, jak, w jaki sposób te odczynniki w magazynie są poukładane, w jaki sposób, jaki mamy sprzęt laboratoryjny, jak dobieramy ten sprzęt, montujemy ten sprzęt, w jaki sposób postępujemy z odczynnikami chemicznymi, czyli karty charakterystyk. I następnie przechodzimy do pobierania i przygotowania próbek do badań w laboratorium analitycznym. Żmudna praca, ale dająca nam efekty. Uczniowie samodzielnie przygotowują roztwory, badają jakość tych roztworów, badają, czy na przykład przygotowali roztwór o właściwym stężeniu poprzez badanie gęstości tego roztworu. Mamy możliwość zaobserwować tą pracę, ponieważ przy takiej grupie 34 osoby uczniowie pracują w 3 grupach, 10-11 osób w laboratorium i nauczyciel ma możliwość zaobserwowania pracy ucznia, zwrócenia uwagi przede wszystkim na przepisy BHP, jakie obowiązują, te przepisy są na wstępie omawiane, także jest to pod pełną kontrolą. I po tych czynnościach związanych jakby z to, co powinno być we krwi każdego analityka, przechodzimy do wykonywania badań analitycznych. Zaczynamy od analizy klasycznej poprzez analizę instrumentalną, analizę techniczną, badania bioanalityczne i prowadzenie badań środowiskowych. Ten materiał związany z podstawą programową realizujemy w ciągu 4 lat nauki. W ciągu tych też 4 lat uczeń realizuje 2 praktyki zawodowe na poziomie klasy 3 i na poziomie klasy 4. Uczeń zgodnie z podstawą programową zobowiązany jest do podejścia do egzaminów w kwalifikacjach i w zespole szkół chemicznych tak jest to ułożone, bo każda szkoła może oczywiście sobie te kwalifikacje ułożyć, czy na przykład w półroczu, czy na końcu 3 klasy. My patrząc na ilość godzin realizowanych w poszczególnych kwalifikacjach, zaplanowaliśmy te egzaminy w klasie 2 i w klasie 4. Egzamin w klasie 2 jest egzaminem, my mówimy projekt na papierze, ponieważ uczeń no ze względów oszczędnościowych tutaj się zmieniło, że egzamin ten nie jest egzaminem praktycznym, tylko uczeń musi opisać, co by zrobił, gdyby miał przygotować roztwór, począwszy od przepisów BHP, od przygotowania sobie sprzętu i od czynników przygotowania tego roztworu, to wszystko musi opisać. No jest to problem dla uczniów, którzy uczą się tylko poprzez działanie praktyczne, ponieważ o wielu aspektach tych działań zapominają. Drugi egzamin, który jest po zakończeniu w klasie 4, wykonywanie badań analitycznych jest już w dosłownym znaczeniu egzaminem praktycznym, gdzie uczeń ma stanowisko laboratoryjne, ma dużą ilość sprzętu i ma na podstawie procedury związanej z zadaniem egzaminacyjnym wykonać daną analizę. Egzaminy są obowiązkowe, jeżeli uczeń nie podejdzie do egzaminu w klasie 2, jednocześnie jest to związane z brakiem promocji do kolejnej klasy, nawet gdyby miał bardzo dobre oceny. My nie mamy z tym problemu, uczniowie przygotowują się do tych zadań zawodowych, bo nie mówimy, że przygotowują się do egzaminu. Oczywiście weryfikujemy to przygotowanie, robimy takie próbne egzaminy, natomiast my realizujemy podstawę programową, a dzięki temu uczeń jest dobrze do tego egzaminu przygotowywany. Wyniki egzaminów zawodowych mamy znacznie powyżej średniej krajowej, znacznie powyżej średniej w województwie. Mając na uwadze ubiegłoroczne egzaminy z klasy 2, 100% zdawalność i wysokie egzaminy, to jest na poziomie 90% zarówno z części teoretycznej, jak i z części praktycznej, a jeżeli chodzi o
wykonanie badań analitycznych, czyli klasa czwarta, to mamy jedną osobę, która po prostu nie przyszła na ten egzamin. No, było to po gimnazjum, więc już nie obowiązuje ta zasada, że jeżeli nie przyjdzie na egzamin, to nie ukończy szkoły, bo tu obowiązywały jeszcze stare zasady. Jeżeli chodzi o pracownię, mamy świeże pracownie do realizacji zadań zawodowych, świetnie wyposażone, nowoczesne, które umożliwiają nam swobodne działanie. Każda pracownia, dwie pracownie mają po 13-14 stanowisk, jedna jest 18 stanowiskowa i w tych pracowniach też uczniowie realizują swoje zadania zawodowe pod okiem nauczyciela. Dla nas priorytetem jest właśnie BHP już od początku, także uczeń wie, że obowiązuje go płaskie obuwie, fartuch, oczywiście dziewczęta włosy związane do pracy. No to są takie szczegóły, które nam potem procentują, bo nie ma sytuacji trudnych związanych właśnie z nieprzestrzeganiem zasad BHP. Jesteśmy na to bardzo uczuleni, aby tych zasad przestrzegać. Nie ma możliwości kształcenia w żadnej branży bez współpracy z partnerami zewnętrznymi szkoły. I jeżeli chodzi, mamy to szczęście, że mamy dobrych partnerów, sprawdzonych partnerów i takich partnerów, którzy zawsze są chętni i otwarci na współpracę ze szkołą, między innymi ProNatura, czyli popularnie zwana spalarnią odpadów, zakłady Nitrochem, czyli z branży zbrojeniowej, Unilever, czyli branża kosmetyczna, zakłady lotnicze, tutaj uczniów, którzy bardzo dobrze postrzegają to miejsce, zyskują, rozwijają swoje umiejętności, zakłady branży spożywczej, czyli Christmalt i Vitalabo, to są laboratoria medyczne, także Sopór to są już mniejsze, Remondis jest jeszcze dużą firmą, mniejsze firmy to Sopór, Falby i Lakiery. Wchodząc do analizy badań technicznych, zaczynamy od Okręgowego Urzędu Miar, gdzie mamy przez 2 tygodnie ćwiczenia z wprowadzeniem do tej metrologii. Z kolei Sylchem, mały zakład, który zajmuje się, wręcz firma rodzinna, która zajmuje się dystrybucją odczynników, ale to jest też bardzo ważne, aby zapoznać się z tym, w jaki sposób funkcjonuje ta działka związana z zaopatrywaniem laboratoriów czy firm w odczynniki chemiczne, także transport, oznakowanie, także karty charakterystyki. No i nasz kluczowy partner, jeżeli chodzi o uczelnię Politechnika Bydgoska i Wydział Chemii i Technologii, Wydział Technologii Chemicznej. Ta współpraca już jest od wielu lat. Między innymi wspólnie tutaj procedowaliśmy o to, aby utworzyć wydział związany z analizą spożywczą, tak żeby nasi uczniowie też mieli możliwość kontynuować naukę na lokalnej uczelni. Do tej pory był to tylko Wydział Technologii, w tej chwili też się inżynieria farmaceutyczna otworzyła i też uczniowie korzystają z możliwości kontynuacji nauki na Politechnice Bydgoskiej, ale my mamy świetnego partnera też, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie realizacji podstawy programowej, ponieważ nie mamy chromatografów, nie mamy do analizy płomieniowej urządzeń i po prostu w ramach zajęć idziemy na uczelnię i tam od początku do końca uczniowie, nie jako tylko wizyta studyjna, tylko uczniowie po prostu realizują ćwiczenia na Politechnice. Także firmy poligraficzne, które mają swoje laboratoria związane z farbami, chętnie proszą nas o uczniów na praktyki. Formy współpracy w zakresie kształcenia praktycznego to wizyty studyjne w zakładach pracy. To są wizyty, które odbywamy celem zapoznania się z zakładem, w ogóle z funkcjonowaniem zakładu pracy, czy z funkcjonowaniem laboratorium. Fajnie jest taką wizytę zorganizować i organizujemy to dla uczniów rozpoczynających naukę po zawodzie, aby mieli
spojrzeli na to, do czego będziemy dążyć, albo żeby mogli zobaczyć, jak może wyglądać ich miejsce pracy. Obowiązkowe praktyki zawodowe, czyli te w trzeciej i w czwartej klasie. Staże zawodowe dodatkowe w czasie wakacji w ramach programów z europejskich funduszy strukturalnych. Uczniowie mogą realizować dodatkowe czterotygodniowe staże w czasie wakacji. To są staże płatne. No tutaj już monitorujemy do Urzędu Marszałkowskiego, że kwota, którą uczeń dostaje, nie jest już dla niego atrakcyjna. Widzimy, jak zmniejsza nam się liczba osób zainteresowanych podejmowaniem pracy w czasie wakacji. Jest to kwota 1600 zł. No i od 2 lat ta kwota dla uczniów nie jest już atrakcyjna. Szukają wyżej płatnej pracy na okres wakacji, niezwiązanej już z kształceniem w szkole. Dalej spotkania z przedstawicielami firm w szkole, ale także szkolenia w firmach, no i przede wszystkim uzgadnianie programu realizacji praktyk w zależności od specyfiki zakładu czy firmy. To także realizacja obowiązkowych staży zawodowych w firmach i zakładach chemicznych. Muszę tutaj z dumą powiedzieć, że patrząc na moje wszystkie formy kształcenia branżowego w szkole, no w 3/4 nauczyciele są już przeszkoleni po przeszkoleniu. Te 40-godzinne staże, jednotygodniowe staże w firmach na rzeczywistych stanowiskach pracy. Dużo korzyści dla nauczyciela, przede wszystkim spojrzenie z punktu widzenia ucznia, jakie oni zadania wykonują. Nawet złożyło się tak, że w jednej firmie w tym samym czasie był i nauczyciel, i uczeń na praktykach. To dobre doświadczenie dla nas. Przede wszystkim procentuje ta dobra współpraca i dobrze zaplanowany program realizacji takiego właśnie stażu. Organizacja praktyk zawodowych to informacja dla ucznia już podana w pierwszej klasie, jak to będzie wyglądać. Uczeń i szkoła jest odpowiedzialna za realizację praktyk zawodowych. Natomiast uczeń mieszkający poza Bydgoszczą, a takich uczniów mamy około 20%, może sam zgłosić zakład pracy w miejscu, w którym pracuje, albo w pobliżu, którego pracuje. Takie sytuacje są. Uczeń w klasie trzeciej, kiedy już wie, kiedy będzie miał praktykę, zainteresowany praktyką w innym miejscu, uzgadnia to samodzielnie, zgłasza do nas adres firmy i osoby, do której mamy się zgłosić. My monitorujemy to, nawiązujemy kontakt, jedziemy na wizytę, żeby zobaczyć, jakie są warunki realizacji, uzgadniamy program i przydzielamy miejsce praktyk, podpisujemy umowę z zakładem pracy. Uczniowie o tym, w jaki sposób praktyka przebiega, mają przeprowadzane szkolenie informacyjne przed rozpoczęciem praktyk. Powiadamiamy o tym, że w jaki sposób ta praktyka wygląda, jak mają monitorować swój pobyt na praktyce, czyli prowadzą dzienniczek praktyk, który jest albo raz w tygodniu, albo codziennie podpisywany przez osobę, która jest opiekunem praktyk, w jaki sposób są zapoznawani z tym, w jaki sposób mają reagować i opiekunowie, i uczniowie, jeżeli nie mogą pójść na praktykę. Następnie zbieramy te opinie i uczeń jest oceniany we współpracy z opiekunem praktyk. Zwracamy tutaj baczną uwagę na kulturę osobistą, na zdyscyplinowanie, punktualność, pracowitość ucznia, na samodzielność wykonywania zadań czy odpowiedzialność za powierzone mienie, zainteresowanie wykonywaną pracą. I takie przykładowe opinie, które wypisują nam opiekunowie, nie mamy się czego wstydzić. W 99% są to pozytywne opinie i zapisy, które nas wprowadzają w dumę, że to jest właściwe podejście do realizacji zadań zawodowych, czyli
czyli jakby procentuje wpajanie tych dobrych zasad pracy w laboratorium, ta punktualność, ta pracowitość, ta dyscyplina i przestrzeganie obowiązujących zasad. Uczniowie, ten jeden procent to uczniowie, którzy no, starają, myślą, że ten czas praktyk to jest taki czas luzu, czas w zasadzie wcześniejszych wakacji, mimo tego, że mają w regulaminie wyraźnie zapisane, że obecność na praktykach jest obowiązkowa i w tym roku zdarzyło się tak, mówię tutaj globalnie o wszystkich zawodach, bo mieliśmy 6 zawodów na praktyka w maju, byli uczniowie, którzy musieli z powodu absencji na praktykach po prostu odpracowywać te praktyki w czasie wakacji. Tu jest jasno w regulaminie to sformułowane i żadne odwołania czy skargi składane do instytucji nadzorującej szkoły nie skutkują, ponieważ wyraźnie uczeń był świadomy tego, zapoznany jest z tą informacją i po prostu te praktyki w czasie wakacji odpracowuje. No, rzadko, bardzo rzadko. W chemiku praktycznie nie zdarza się to, żeby uczeń z niechęcią podchodził do takich zajęć. Jeżeli chodzi o dobieranie zajęć, dobieranie uczniów do zakładów pracy, oczywiście też zwracamy uwagę na wyniki ucznia w szkole i uczniów, którzy są bardzo ambitni, zależy im na tym indywidualnym rozwoju, aby pójść daleko, albo już są zainteresowani tą firmą, jeżeli chodzi o dalszą pracę, to uzgadniamy z nimi te miejsca. Podsumowując, system kształcenia modułowego świetnie nam się tutaj sprawdził, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie do zawodu, jeżeli chodzi o przygotowanie do rozwoju dalszej ścieżki zawodowej. Oczywiście wybory uczniów są czasami odmienne od tych, co by nam się wydawało. My śledzimy, jakie dalej są wybory naszych absolwentów. I był rok, to było jeszcze przed pandemią, czyli te 3 lata temu, kiedy badaliśmy te losy, okazało się, że na 19 osób, 17 osób podjęło studia na uczelniach wyższych i wszystkie były związane w całej Polsce, bo i Wrocław, i Łódź, i Warszawa, i Gdańsk, i Bydgoszcz. A jest tak jak teraz, gdzie jest ten okres po pandemii, gdzie uczniowie, gdzie jest na 21 osób, 9 osób podjęło naukę na uczelni wyższej, bardzo dobrze. Wśród tych 9 jest 6 osób, które, mówię tylko o branży chemicznej, o uczniach technika, analityka, a 6 uczniów zdecydowało się na studia zaoczne. Bardzo dobry wybór, mam nadzieję, że ta praca, którą będą współdzielić ze studiami, jest też w branży chemicznej. I jeszcze o jednej rzeczy chciałabym powiedzieć, o tym nowym, a mianowicie czas na zdobywanie umiejętności dodatkowych, bo jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o klasy po szkole podstawowej, uczniowie są w klasie 4, ale będą mieć jeszcze klasę 5. I ten czas, czyli klasę 5, w której mamy 7 godzin w tygodniu przeznaczoną na kształcenie zawodowe, to jest czas, gdzie uczniowie będą tylko i wyłącznie realizować program ponad podstawę programową w zakładach pracy. I tam będziemy zwracać uwagę przy budowaniu tego programu wraz z pracodawcami na to, aby zwrócić uwagę na obsługę aparatów z analizy chemicznej, takich, jakich nie mieliśmy tutaj w szkole, aby zwrócić uwagę, w jaki sposób opracowuje się ekspertyzy i wyniki w zakresie analizy chemicznej, czy też monitorowanie, w jaki sposób te zakład czy firma oddziaływuje na środowisko. Czyli to wszystko, co jest już ponad podstawę programową. Nie przewidujemy zajęć w szkole. Uczniowie są już o tym powiadomieni, ba, nawet wiedzą o tym, że jeżeli widzą
pójdą teraz na praktyki w klasie czwartej. I jeżeli ten zakład, widzą szansę pracy i szansę zatrudnienia w tym zakładzie pracy, to z przyjemnością go skierujemy do tego zakładu pracy, aby w momencie wejścia już na ten rynek pracy, czyli po skończeniu szkoły, pracodawca otrzymał pracownika przygotowanego do realizacji swoich zadań zawodowych. I jeszcze też dwa słowa o projektach międzynarodowych. Uczestniczymy w tych projektach międzynarodowych, gdzie też uczniowie realizują zadania na rzeczywistych stanowiskach pracy. To przeniesienie zadań zawodowych na realizację w środowisku międzynarodowym bardzo się uczniom podoba. Staramy się zaspokoić ich aspiracje i korzystamy z Erasmusa. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję. Dziękuję Pani uprzejmie. Pani, bardzo przepraszam, bo ja nie zauważyłam, po prostu mnie, kiedy Pani się dyrektor podłączyła, to mnie wyrzuciło i nie miałam, mimo że mówiłam, nie było słychać mojego głosu. Otóż pierwsze wystąpiliśmy, mieliśmy Pani dyrektor z Zespołu Szkół Chemicznych, to wiemy, z Bydgoszczy. Pani dyrektor jest od początku praktycznie członkiem naszej Rady Sektorowej. Dziękuję bardzo za podjęcie się tego trudu i przygotowanie tej prezentacji, przedstawienie nam tego kształcenia na poziomie średnim, zarówno form kształcenia, jak w dużym stopniu właśnie tej działalności praktycznej. Szanowni Państwo, ci, którzy uczestniczą w naszych webinariach, wiedzą, że my mamy tak ustawione, że prezentacje są najpierw dwie prezentacje, a dyskusja jest potem wspólna po prezentacji. Jeżeli ktoś chce, może już pisać pytania na czacie. Teraz jeszcze raz dziękując Pani Profesor, zapraszam Pana Profesora Klepkę, profesora Politechniki Lubelskiej, kierownika Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych, co jest dla mnie szczególnie przyjemne, bo też jestem specjalistką w tym zakresie. Profesor nam przedstawi swoje doświadczenie w zakresie staży i praktyk w przedsiębiorstwach, ale w odniesieniu do nabywania kompetencji przez studentów uczelni wyższych, czyli i ten poziom wyższy, czyli tam, gdzie absolwenci już wykształceni w szkole, na przykład u pani dyrektor, przechodzą do poziomu wyższego i jakie tam elementy kształcenia tego praktycznego są realizowane i w jaki sposób. Panie profesorze, bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję pani profesor, bardzo dziękuję państwu za zaproszenie mnie jako sektorowa rada do spraw kompetencji sektora chemicznego, jest mi bardzo miło. Natomiast ja reprezentuję bardziej inżynierię mechaniczną, ale z uwagi na to, że zajmuję się przetwórstwem tworzyw polimerowych i moja katedra bardzo intensywnie wdraża innowacje, mamy bardzo dużo kontaktów z przedsiębiorstwami. Jak państwo wiecie, tworzywa sztuczne to jest 2021 wiek, nie da się uniknąć tego, co będzie w przyszłości, ponieważ metalowe kompozyty są zamieniane na kompozyty polimerowe i coraz lepsze właściwości tych kompozytów uzyskujemy. Ten aspekt chemiczny jest bardzo istotny. Z drugiej strony reprezentuję też grupę przedsiębiorców, którzy współpracują z uczelniami wyższymi w ramach właśnie staży, nie tylko z sektora inżynierii chemicznej, ale też z sektora inżynierii mechanicznej. I na tej podstawie przygotowałem troszeczkę slajdów do dyskusji, mam nadzieję, ponieważ nie są to tylko i wyłącznie sprawy związane z chemią. Plan prezentacji, czyli jakie zadania ma inżynier chemik, cel stażu, oczekiwany profil pracownika, plusy, minusy pracy w inżynierii chemicznej, przykładowe umiejętności, ogólne dotychczasowe zasady kształcenia, prognozy kształcenia na Politechnice, Uniwersytecie, w instytutach i podsumowanie. Przejdę teraz do pierwszego elementu, czyli ja przygotowałem trochę przewrotnie te slajdy, żeby z Państwa zmobilizować do dyskusji, ale jakie zadania ma chemik-inżynier? Chemik-inżynier zajmuje się projektowaniem i rozwojem procesów chemicznych. Zwykle opracowuje metody, które mają pomóc w wytwarzaniu produktów, ale proszę zwrócić uwagę, że te produkty mają mieć nowe cechy, nowe właściwości, muszą być nowoczesne i o bardzo dobrych cechach i właściwościach, ponieważ w drugim zakładzie taki sam chemik, inżynier chemik musi wykonać takie samo zadanie, a konkurencyjność na rynku jest olbrzymia.
Czyli my musimy kształcić bardzo fachowe kadry do dalszych działań, żeby konkurencyjność naszych, nawet polskich firm była lepsza niż firm zagranicznych. I takie chemikalia, które stosuje się w przetwórstwie tworzyw polimerowych, ale też żywności, paliwa. I do tego wszystkiego musimy przygotować inżyniera chemika na uczelni wyższej. Ja jeszcze wspomnę, że u nas na Politechnice Lubelskiej zasady kształcenia aspektów chemicznych jest na wielu wydziałach różna, ponieważ na Wydziale Mechanicznym kształcimy w ramach przetwórstwa tworzyw, ale mamy Wydział Budownictwa, gdzie tam również są aspekty chemiczne, mamy Wydział Inżynierii i Środowiska, gdzie tam od tego roku rozpoczęliśmy nabór na inżynieria recyklingu. Tam również są aspekty chemiczne i tam również potrzeba fachowców po technikach chemicznych, którzy będą wiedzieli, jak te procesy nowoczesne prowadzić. Inżynierowie chemicy mogą również pomóc w opracowaniu nowej aparatury i sprzętu. My się koncentrujemy tylko na syntezach chemicznych. Państwo się głównie na tym koncentrują, ale z mojego punktu widzenia inżynier, chemik powinien też pomóc w budowie sprzętu, który będzie usprawniał produkcję, który będzie pozwalał na poprawę efektywności tych procesów technologicznych. To jest bardzo istotne z punktu widzenia właśnie wydajności procesu, bo jeżeli proces jest mało wydajny, to konkurencja może wejść w ten sektor, który z jednej strony jest atrakcyjny, a z drugiej strony jest to pewna nisza, którą można zagospodarować. Wracając do staży, ja z mojego doświadczenia powiem tak, że skończyłem technikum mechaniczne i bardzo dużo staże dały mi tak jako odpowiedź chcę lub nie chcę. Ja na przykład nie chciałem pracować na takim stanowisku pracy, gdzie miałem staż. Na drugim stażu już bardziej mi się podobało i dlatego podjąłem decyzję na podstawie w zasadzie praktycznych staży. Nie po technikum, ale po stażach, gdzie miałem pracę czasami ciężką, czasami lekką, ale też zobaczyłem, co mi się nie podoba, co mi się podoba. I przygotowałem też taki slajd, jaki cel ma staż. Staże mają za zadanie dać doświadczenie w pracy studentowi, studentce. Student i studentka, proszę mi wierzyć, do napisania pracy magisterskiej nie wie, gdzie będzie pracował. Jest tendencja taka, że czasami nie wiedzą nawet, jaki temat pracy inżynierskiej czy magisterskiej wybrać. Nasza rola na uczelni wyższej jest taka, żeby kierować młode osoby, ale w pewnym momencie widzimy podczas obrony, że dany temat komuś nie leży, ponieważ jest to albo bardzo teoretyczny, albo bardzo trudny, i czasami studenci nie mają takiej wiedzy praktycznej, którą mogliby uzyskać podczas staży. Staż ma pomóc zastosować to, czego student nauczył się podczas wykładów, ćwiczeń, laboratoriów. I czasami sytuacja wyglądała w ten sposób, że widać było, że od strony praktycznej ta praca jest niedopracowana, bo ta praktyczność na przykład na Politechnice jest bardzo istotna. Staż pozwala również określić, które elementy pracy najbardziej się podobają, jaki rodzaj zatrudnienia student chce wykonywać w przyszłości. A z uwagi na to, że staż na stanowisku inżynier-chemik jest bardzo ważny, ponieważ to jest ważny trybik w całym elemencie, na przykład procesu technologicznego, może być to na plus dla firmy, na plus dla technologii albo na minus. Ale z drugiej strony ten przyszły pracownik musi mieć bardzo dobre umiejętności miękkie, które są korzystne do dalszej kariery, i oprócz umiejętności naukowo-technicznych musi potrafić znaleźć się w danym zespole. Niektóre przykłady tych umiejętności obejmują odpowiedzialność, umiejętności interpersonalne, umiejętności organizacyjne, rozwiązywanie problemów. Praca zespołowa jest to bardzo trudne zadanie dla nas. W zasadzie student jest taką jednostką samokształcącą się, natomiast praca zespołowa jest czasami trudna. Jeżeli tworzymy zespoły dwu-, trzy-, czteroosobowe, to bardzo trudno jest, żeby podzielić się pracą, ponieważ w zasadzie jak jest jeden lider, to w zasadzie robi wszystko, a pozostali tylko czekają, aż to się wszystko skończy, żeby dostać ocenę, nawet trójkę. Jest obniżenie poziomu jakości, chęci poznawania różnych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo jest rzeczy teoretycznych. I te rzeczy praktyczne my w naszej katedrze staramy się właśnie zbalansować, że większość rzeczy teoretycznych natychmiast popieramy praktyką. Mamy cały zespół maszyn, urządzeń, technologii, chodzimy do zakładów przemysłowych, pokazujemy studentom i w zasadzie nasi absolwenci po naszej technologii przetwórstwa tworzyw natychmiast uzyskują pracę.
ponieważ mają taką umiejętność wejścia bezpośrednio w procesy, mają wiedzę szczegółową i wiedzę taką ogólną. Jeżeli chodzi o to, co jest ważne, to brak jest kreatywnego myślenia i umiejętności zarządzania czasem. Jest to bardzo ważne, a to nie da się uzyskać podczas wykładów i ćwiczeń ze studentami. Inżynier chemik ma zajmować się projektowaniem, rozwojem procesów chemicznych. Tu oczywiście wszyscy się z tym zgadzamy. Ale opracowanie metody, która ma pomóc w wytwarzaniu produktów i rozwiązać problem z produktami, jak chemikalia, żywność, paliwo, to chyba już było, tak? Przepraszam, tu jakaś pomyłka w slajdzie, chyba nie w tą stronę to kliknąłem. Przepraszam, ale wracamy do staży. Do tej pory była sytuacja taka, że staże to był wielki problem dla przedsiębiorców. W większości przypadków przedsiębiorcy zrzucali to na kierownika, dyrektora, który miał zająć się grupą studentów czy kilkoma studentami, którzy przyszli na staż, i to było do tej pory. Ja obserwuję po pandemii taką tendencję, że na staż, jeżeli przychodzą młodzi pracownicy, czy przychodzą młodzi studenci na staż, przychodzi dyrektor zakładu, główny dyrektor, najważniejszy wszystkich, szef wszystkich szefów i oprowadza ich osobiście. Zmieniła się, przynajmniej w naszych zakładach, tam gdzie ja mam spotkania w strefie ekonomicznej, czy w zakładach, które produkują takie high-techowe technologie tworzywowe, zmieniła się tendencja, ponieważ zauważono, że student na początku zniechęca się, jeżeli wchodzi do zakładu i nie jest nie tyle przyjęty z honorami, ale z odpowiednim poziomem. Dlatego, że prezesi zauważyli, czy dyrektorzy zakładów zauważyli, że należy natychmiast zainteresować studenta. Jest nisza demograficzna i większość osób, które skończyło studia wyższe, ma w zasadzie pracę zapewnioną, jeżeli mają umiejętności praktyczne. Ja przygotowałem takie różnice pomiędzy praktyką a stażem, czyli chodzi o zakres, cel, poziom szkolenia, treści, ale tu bardzo ważne jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie, ponieważ młode osoby, sytuacja jest finansowa na rynku taka, jaka jest, i młode osoby bardzo często pytają się na początku, a jak pójdę na staż, czy dostanę wynagrodzenie. Więc większość firm wie o tym i stara się pozyskać finansowanie, nawet kosztem nauczenia danego fachowca w danej dziedzinie. I jak rozmawiałem ze strefą ekonomiczną, z osobami z różnych firm, to mówili, dobrze, jeżeli przyszedł do strefy, to nawet jeżeli ja go wychowam i pokażę mu, co może zrobić w moim zakładzie, to nie będę zazdrosny, jeżeli pójdzie do zakładu obok, bo on może do nas wrócić, bo jeżeli zobaczy dobre praktyki, dobre zarządzanie, porówna sobie w zakładzie obok, jak pracują, to może do nas wrócić z większym doświadczeniem u tak jakby konkurencji. Sytuacja się troszeczkę zmieniła. Po pandemii mamy troszeczkę inny profil pracownika, którego chcielibyśmy wykształcić i którego chcielibyśmy przyuczyć do zawodu. Ja przygotowałem parę haseł, ale inżynieria chemiczna jest to interesująca dziedzina nauki, która łączy chemię, biologię, fizykę i inżynierię. Jest to bardzo ważne, żeby każdy z tych aspektów pokazać studentowi na studiach, ale też, żeby student mógł sobie wybrać, ponieważ tworzenie i ulepszanie produkcji różnorodnych artykułów codziennego użytku jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju i nowych technologii. Plusy i minusy pracy w inżynierii chemicznej to jest takie, to są hasła do dyskusji, czyli wynagrodzenie i świadczenia na wysokim poziomie. Jako inżynier chemik można uzyskać dobrą gratyfikację finansową. To jest takie zapytanie do Państwa, czy tak naprawdę inżynier chemik naprawdę uzyskuje wysoką gratyfikację finansową za taki wkład, który on wprowadza do zakładu przemysłowego. Wadą niebezpieczne środowisko pracy, czyli sama natura słowa chemikalia sugeruje, że tego typu inżynierowie mogą znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji. Pracują różnego rodzaju gazami, jest to toksyczne, są toksyczne chemikalia, są procesy wysokotemperaturowe, zjawiska chemiczne, które są kontrolowane, ale w pewnym momencie może coś pójść nie tak, więc trzeba bardzo pilnować tego stanowiska pracy, żeby nie było żadnych problemów i żeby osoba młoda, która wchodzi w ten zawód, nie przestraszyła się. Elastyczność pracy. Wiele inżynierów chemików chwali elastyczność i stymulację, jaką zapewnia ich praca, ponieważ jest to praca koncepcyjna w większości przypadków i można pracować bardzo głęboko, czytając literaturę fachową, ale też można bardzo dużo czasu poświęcić w laboratorium, tworząc to, co jest potrzebne w przyszłości. A takie praktyki, które są
kontrolowane świadomie przez pracodawców są korzystne, dlatego że można takiego młodego człowieka przyuczyć, ale też od młodego człowieka można też wiele inspiracji uzyskać dla pracowników, którzy już tam są. Jeżeli zakład przemysłowy ma świadomość kształcenia kadr, to sytuacja teraz jest bardzo trudna, ponieważ wielu pracowników jest wypalonych zawodowo i te nowe pomysły, oni czekają na nowe pomysły od młodzieży, a młodzież, jeszcze do tego dojdę, jest za mało kreatywna. Brak wolnego czasu. Z uwagi na to, że inżynieria chemiczna stale się zmienia i rozwija, inżynierowie chemicy muszą wyprzedzać konkurencję. Muszą pracować dłużej, dlatego większość czasu przeznaczają na badania, opracowywanie coraz lepszych technologii. To jest to, co powinien... Przepraszam, znowu. Tu mi się coś... Ja pierwszy raz obsługuję ten program i tu mi się nie przesuwa beleczka, żebym w dół przeszedł, ale już sobie poradziłem. Jeżeli chodzi o dalsze zalety, umiejętność przyczyniania się do znaczących postępów dla społeczeństwa. O tym nie muszę mówić, Państwo wiecie, jak ważna jest praca inżyniera chemika. Wymagania, rozszerzone wykształcenie. To jest też bardzo istotny aspekt tego, co musimy zrobić, czyli nie możemy zostać tylko na poziomie magistra czy inżyniera, ale większość osób, która zajmuje się chemią, w zasadzie ma stopień doktora i wyżej, ponieważ odpowiada to wielu latom poświęceń, żeby ten fragment chemiczny, który jest życiem tych osób, poprzez teorię i praktykę wdrażać na coraz wyższym poziomie. Ja przygotowałem tutaj przykładowe umiejętności, które można uzyskać w ramach stażu praktyk i jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, procedury bezpieczeństwa, zbieranie danych, analiza danych, to procesy chemiczne są do przygotowania przez Państwa w technikach. Zarządzanie czasem również, ale umiejętności współpracy i umiejętności pracy zespołowej, to co na stażach obserwujemy, jest bardzo słabo przygotowana, ponieważ studenci wchodzą do zakładu i dostają zadania, natomiast jeżeli praca zespołowa jest bardzo dobrze poprowadzona, to efekty są dużo lepsze. Jest olbrzymi strach, no tak jak każdy młody człowiek, olbrzymi strach i taka niepewność, czy ja mogę mój pomysł zrealizować. Dlatego świadomie poprowadzone staże przygotowane, sprofilowane pod daną specjalizację naszego studenta są bardzo efektywne dla studentów i dla zakładów przemysłowych. Można nauczyć się kontroli procesu. W większości przypadków te linie technologiczne, które są w zakładach przemysłowych, są olbrzymie, są rozbudowane, są sterowane elektronicznie. My na uczelniach mamy fragment tych linii technologicznych i uczymy procesu, natomiast w zakładach przemysłowych można zobaczyć cały przekrój tego od momentu wejścia do momentu wyjścia w postaci produktu. I zdolność do porozumiewania się. Proszę wierzyć, że studenci w zakładzie przemysłowym muszą mówić językiem przemysłowym. Na uczelni uczymy ich rozmowy na wysokim poziomie, słownictwa, natomiast ten na przykład słownictwo żargonowe też musi być, tylko student musi rozumieć, że jeżeli rozmawia w zakładzie przemysłowym, to żargonem, a jeżeli pisze artykuły naukowe, to musi tego żargonu na chwilę się wyzbyć, ponieważ to też jest źle widziane dla naszego rozwoju. W większości przypadków mamy takie potem dla nas recenzentów prac magisterskich i doktorskich, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ten żargon gdzieś tam przemyka za każdym razem i mamy szansę złapać kogoś, że był na stażu, że potrafił, ale naprawdę słownictwo musi być precyzyjne. Ja włożyłem jeszcze tutaj do prezentacji takie ogólne zasady, też do dyskusji, zasady kształcenia i czy wspomagamy działania kreatywne inżynierów chemii. Do tej pory było tak, że inżynier każdej dziedziny chemicznej również uczył się przez 20 lat, korzystał z nabytej wiedzy przez kolejne 25 lat i po tym okresie wiedza ta przestała być aktualna. Obecnie są takie tendencje na podstawie doświadczeń moich i menadżerów, z którymi współpracuję w zakładach przemysłowych, że co 3 do 5 lat każdy będzie musiał zmienić zawód. Ten zawód może zmienić całkowicie z tego, który wykształcił sobie na poziomie magistra lub doktora, na inny, ale wcześniej będzie się musiał do tego przygotować. Niektóre profesje będą już niepotrzebne z uwagi na wdrożenie nowych technologii. To Państwo widzieliście na swoim przykładzie, jak na przykład telefon komórkowy ewoluował i co będzie dalej, co będzie w przyszłości. Więc tak samo zawody, które do tej pory były na przykład nieznane,
będą wypierać zawody, które do tej pory wykonywali ludzie, ponieważ modernizacja sprzętu technicznego, sterowanie sztuczną inteligencją, to jest przyszłość, która niestety nas czeka, a do tego musimy się przygotować. I konieczna jest tutaj radykalna przebudowa myślenia o modelach kształcenia, rozpoczynając od edukacji dzieci, a następnie na każdym etapie kształcenia. I to jest bardzo istotne, żebyśmy my już teraz na uczelni z mojej strony i w technikach uczyli ludzi troszeczkę inaczej. I przygotowałem taki slajd, co jest bardzo istotne. Prognozy kształcenia na Politechnice, Uniwersytecie, Instytucie. Obecnie mamy sytuację taką, że student to jest młodzież. Student jest bez doświadczenia zawodowego. Wykładowca przychodzi, mówi, student notuje i nie zadaje pytań. I to jest czasami straszne, ponieważ przez 15 spotkań, przez 15 tygodni ze studentami czasami dana osoba ani razu się nie odezwie, nie zapyta się niczego. Jeżeli nie pójdzie na praktyki, to będzie taki cichy student, który w zasadzie dopiero jak pójdzie do pracy, to zacznie się rozwijać. Więc on już na początku w pracy widać, kto był na stażach, kto nie był na stażu, ponieważ on nie zadaje pytań, on boi się wykonać pewien proces technologiczny i jest tak jakby na początku obciążeniem dla zakładu przemysłowego, ponieważ musi się w dłuższym czasie wdrażać te technologie, te rzeczy, które zadanie ma. Nauczyciel do tej pory wie, czego nauczyć ma studenta. Nauczanie podstaw. My uczymy podstaw, my powtarzamy pewne rzeczy kilkakrotnie, ponieważ te podstawy gdzieś umykają. Jest przeładowany program nauczania, że studenci bardzo dużo mają dodatkowych umiejętności, a podstawy gdzieś są zapominane. To widać bardzo wyraźnie, zdradzam tajemnicę, ale na egzaminach magisterskich końcowych. Jeżeli jest proste pytanie, student nie potrafi odpowiedzieć. Pytanie trudne, zawiłe, student sobie radzi. To pani profesor kiwa głową i to widać, że to nauczanie podstaw, nie wiem, czy musimy powtórzyć jeszcze raz te podstawy, które są na naszym kierunku, albo kilkakrotnie je powtarzać w trakcie. Ja tego pilnuję, żeby nasi studenci, absolwenci po technologii przetwórstwa tworzyw te podstawy mieli. Oni naprawdę są chętnie witani w zakładzie, ponieważ oni wiedzą, gdzie znaleźć odpowiedzi, wiedzą w jakichś książkach poszukać, czy polskich, czy zagranicznych, i te podstawy mają. Nauczanie stacjonarne. Student studiuje raz w jednym uniwersytecie. I to obecnie, to było. Natomiast jutro wszystko to, co dotychczas, ale zmieni się sytuacja taka, że studentami będą osoby dorosłe. Tak jak mówiłem, że co 5 lat każdy z nas będzie musiał się doszkolić z jakiejś dziedziny. No jedna z dziedzin, no to ta sztuczna inteligencja i LOT, czyli internet rzeczy, który też wejdzie w przemysł chemiczny, w każdy przemysł wejdzie, czy przemysł 4.0, następny będzie 5.0, więc już się boimy, co będzie dalej. Natomiast student jest już z doświadczeniem, czyli wykładowca przychodzący na wykład czy prowadzący ćwiczenia może być zagrożony dużą ilością pytań. Sytuacja może być taka, że te zajęcia będą odwrotnie. Student będzie zadawał pytania, a wykładowca będzie musiał odpowiadać na te pytania, czyli musi mieć też staż. Czyli nie tylko będziemy wysyłać na staż studentów, ale też wykładowców. To też jest bardzo ważny aspekt. U nas rektor zarządził, że każdy po doktoracie ma prawo na półroczny staż przemysłowy. To jest bardzo dobra idea, żeby też na staże wysyłać doświadczonych naukowców, żeby nauczyli się troszeczkę innych aspektów swojej pracy, ponieważ to, co będzie, to będzie dużo pytań, będzie inny model prowadzenia zajęć niż do tej pory. Student wie, czego nauczyciel ma go nauczyć. Będzie żądał, żeby nauczyciel zmienił troszeczkę profil kształcenia i zrobił rzeczy, które są ciekawe z punktu widzenia studenta. Będą prowadzone zajęcia w ramach rozwiązywania problemów. Już teraz firmy przekazują nam pewne aspekty, że chcą na przykład, żeby rozwiązać problem technologiczny czy problem związany z jakąś awarią, żeby to była praca magisterska, inżynierska, i to jest trudne zadanie, ponieważ tak jak Państwo wiecie, jeżeli firma zleca pewne zadanie, to jest krótki termin czasu, natomiast my na uczelniach mamy troszeczkę dłuższy termin rozpędu, taka bezwładność. Natomiast jeżeli będzie bliska współpraca, że student lub pracownik naukowy odbył staż w danym zakładzie przemysłowym, to jest łatwo, ponieważ jest bardzo łatwo wejść wtedy w ten proces technologiczny. Nauczanie zdalne. Student studiuje raz w wielu uniwersytetach. To Państwo widzicie już, co się dzieje na naszych oczach. To nauczanie zdalne niestety nawet z przyczyn finansowych jest korzystne dla uniwersytetów,
Ale czy to jest takie efektywne nauczanie zdalne, to Państwo sami ocencie po sobie. Natomiast bezpośredni kontakt, bezpośredni dotykanie linii technologicznej, czy pokazywanie studentom na praktykach, jak to ma być, tak naprawdę nie tylko teoretyczne, jest naprawdę bardzo istotne. Podsumowanie, ja przygotowałem podsumowanie tego wszystkiego, co powiedziałem, ale to już chyba bardziej formalne. Ja myślę, że są pewne formy do dyskusji, głównie te dwa ostatnie slajdy, czyli jak kreatywnie uczyć naszych studentów i żeby staże były efektywne, a drugi ten aspekt, czyli co będzie w przyszłości, ponieważ to jest chyba najważniejsza akcja, którą musi tutaj Rada wprowadzić do działania i myślę, że na tych kilku aspektach możemy skupić się, jeżeli chodzi o dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję jeszcze raz obydwu państwu prelegentom. Wydaje mi się, że kolejność właśnie okazała się bardzo dobra, bo te prezentacje były komplementarne. Pan profesor uzupełniał niektóre zagadnienia, które przedstawiła nam pani dyrektor. To i kolejność taka też kształcenia. Dziękuję państwu jeszcze raz. Natomiast teraz otwieram dyskusję i kto chciałby, wydaje się, że jest sporo tutaj pytań, a zwracam jeszcze, chciałabym jeszcze, jak jestem przy głosie, to chciałabym na jedną sprawę zwrócić uwagę. Pan profesor na samym końcu dość dużo mówił nam o przyszłości i o tym roli kształcenia przez całe życie. No mamy taką akurat sytuację, że następny webinarium za miesiąc 30 listopada będzie właśnie poświęcone kształceniu przez całe życie, czyli jesteśmy w temacie i dziękuję panu za właśnie podjęcie się przedstawieniem tej roli kształcenia przez całe życie i tych zmian, jakie następują na naszych oczach w inżynierii, w ogóle w naszym otoczeniu, gdzie my musimy się do tego dostosować. Widzę, że pan Jerzy Majchrzak, członek naszej rady, zadaje pytanie do pani dyrektor. Pani dyrektor, chciałbym zapytać. Proszę bardzo, Jurku, może ty zabierz głos. Jurku? Ja już odpowiedziałam na to pytanie, natomiast też chciałabym, pisemnie odpowiedziałam, natomiast no, nie bez kozery włączyłam tutaj ten wątek związany ze zlikwidowaniem, zamknięciem zakładów chemicznych. My kształciliśmy w zawodzie technik technologii chemicznej, operator urządzeń przemysłu chemicznego. Niestety musieliśmy zlikwidować te kierunki kształcenia, ponieważ nie mamy partnerów do kształcenia praktycznego w tych zawodach. To nie da się nauczyć technologa na slajdach, nie da się nauczyć technologa na makietach, czy też na tylko i wyłącznie na planach. Dlatego to był wymóg związany z sytuacją, jaka jest w Bydgoszczy. Nie mieliśmy oprócz Nitrochemu żadnego zakładu, w którym można byłoby realizować kształcenie praktyczne. Natomiast jeżeli chodzi o Nitrochem, poza laboratorium nie mamy wejścia na zakład pracy. Obecnie sytuacja jest o tyle trudna, że uczniowie, którzy rozpoczynają kształcenie zawodowe, mają 14 lat. I to uniemożliwia też wejście na zajęcia praktyczne do pracodawców, jeżeli chodzi o branżę chemiczną. Dopiero jak idzie na pierwszą praktykę, ma nieskończone jeszcze, znaczy 17 lat ma wtedy, w klasie czwartej 18 lat. Dlatego jest problem, był problem, to poważny problem, żeby zrealizować te zajęcia zawodowe u pracodawców. Natomiast nie da się tego uczyć w klasie, w sali szkolnej, nie da się uczyć zagadnień związanych z technologią. Wiem coś o tym, jestem absolwentką Technikum Chemicznego w Szczecinie, gdzie praktycznie od trzeciej klasy raz w tygodniu spędzaliśmy zajęcia w zakładach pracy. Świetna metoda kształcenia. Niestety tutaj nie było takiej możliwości. Stąd ta zmiana profilu kształcenia. Bardzo.
Dziękuję bardzo. Mnie bardzo się podobało w przypadku Pani wypowiedzi i Pani informacji, że również praktyki obowiązkowe są dla nauczycieli. O tym również mówił Pan Profesor Klepka, że wprowadzają również na staże praktyczne dla naukowców. No bo jak ma kształcić nauczyciel, przekazywać wiedzę praktyczną nauczyciel czy profesor na uczelni, pracownik wyższej uczelni, kiedy sam nie ma doświadczenia praktycznego, nie widział czasami nawet przemysłu. Także to jest bardzo ważne, to bym bardzo doceniła zarówno na poziomie państwa szkoły, a druga sprawa, jeśli chodzi o to, że państwo macie problemy z tymi praktykami przemysłowymi wynikającymi z przepisów prawa, to ja tak jak zauważyłam, pani powiedziała, że większość, a przynajmniej wydawało mi się ze wypowiedzi, zdecydowana większość państwa absolwentów jednak kontynuuje kształcenie na poziomie wyższym. To może trochę, i dlatego macie duże kształcenie, to bardzo ważna rola jest tego kształcenia modułowego, tego kształcenia praktycznego już w waszych laboratoriach, a mniej może w zakładach przemysłowych, co no, jak wynika ze specyfiki i też otoczenia przemysłowego w waszej szkoły. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Ja po prostu nie widzę tu nic na czacie. Jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę się, proszę włączyć mikrofon i po prostu zabrać głos. Bo ja nie chciałabym zdominować dyskusji, natomiast no czekają. Panie profesor, jeżeli można, to ja bym zapytał, czy państwo, kto z państwa jest uczestnikiem, ale czy państwo widzicie negatywne podejście u swoich zaprzyjaźnionych zakładach przemysłowych do studentów? Czy jest chęć przyjęcia studentów na staż, czy jest tak jakby, że student jest problemem w zakładzie? To znaczy, panie profesorze, ja myślę, że to się zmieniło. Przynajmniej tak jak ja obserwuję. Rzeczywiście kiedyś student to był uciążliwością dla zakładów. No i się tam dawało mu jakieś uboczne prace i raczej oby szybciej wyszedł. Natomiast w tej chwili coraz bardziej zmienia się nastawienie, przynajmniej ja tak to obserwuję, pracodawców. Ja często rozmawiając z pracodawcami mówię, że to jest najlepsza, właśnie staż, praktyka jest najlepszą formą rekrutacji studenta do przyszłej pracy, a przemysł chemiczny jest w tej chwili bardzo chłonny, potrzebuje ludzi, ale ludzi kreatywnych, ludzi, którzy mają otwarte głowy, którzy wiedzą, że to, czego się nauczyli na uczelni, to jest tylko podstawa, a reszta to wszystko nabędzie w praktyce, którzy wiedzą, gdzie szukać tej wiedzy, bo to jest najważniejsze. Nikt z nas, również i my, nie wiemy wszystkiego, prawda? Jeżeli mamy jakiś problem, to szukamy w literaturze. Także trzeba wiedzieć, gdzie tego szukać i moim zdaniem to się zmieniło, szczególnie, że przemysł jest bardzo chłonny, a ja zawsze tłumaczę, że żadne CV, żadna nawet rozmowa kwalifikacyjna nie da takiej możliwości oceny przyszłego pracownika, jak właśnie obserwacja podczas konkretnej pracy w czasie stażu czy praktyki. To jest jedna i to mnie się wydaje, że to jest zaleta dla zakładów i to się zmienia. Natomiast w przypadku drugiej strony, to pan i pani dyrektor też podkreślaliście, że jeżeli młody człowiek w czasie praktyki przechodzi przez różne stanowiska pracy, nawet można powiedzieć różne zakłady pracy, może zweryfikować to, gdzie chciałby być w przyszłości, gdzie chciałby się znaleźć w przyszłości, co mu się najbardziej podoba, gdzie się najbardziej dobrze czuje, prawda? Bo niejednokrotnie taki nawet student, tak jak pan profesor zresztą powiedział, czasami kończy nawet studia, a nie bardzo wie, no, gdzie, który zakład i na jakim konkretnie stanowisku było najlepiej by się czuł w przyszłości. Tutaj widzę, że pani Danuta Trojan napisała, u mnie jest chęć przyjęcia uczniów szkoły branżowej, ale drukarni, ale mimo promocji nie mamy chętnych. Z czego to wynika? To może jest tak, że czy ktoś tutaj mógłby na ten temat odpowiedzieć? Może po prostu nie ma takich form kształcenia, takiego przygotowania.
A jakie kompetencje są potrzebne, gdyby Pani nam przybliżyła w przypadku właśnie takiej pracy w drukarni? Na ile jest to praca wymagająca wiedzy technicznej, a jakie wiedza praktyczna? Proszę uprzejmie, aby Pani włączyła mikrofon i nam powiedziała. Pani mówi, że mamy w tej chwili uczniów z dwóch oddziałów zainteresowanych zaliczeniem za 50%. Studenci najbardziej są zainteresowani praktyką w administracji. No ale nie wiem jakiego rodzaju to są studenci. Trudno nam tutaj chyba szerzej tą sprawę, no bo to jest dość specyficzne miejsce. Czy Pani mogłaby włączyć swój mikrofon i nam coś na to powiedzieć? Ja może bym chciała w tej sprawie, czy można? Jeżeli chodzi o, tutaj patrzymy na tą rekrutację i zawsze się zastanawiamy, co jest podyktowane takimi, a nie innymi wyborami uczniów w kontekście wyników, jakie mają też w szkole podstawowej. I dlaczego kierują się do technikum, a nie na przykład do szkoły na poziomie szkoły branżowej kształceniem? No tutaj przede wszystkim rola rodziców. Ambicje, żeby to był uczeń, który kształci się w technikum. Jest z tym problem, mówimy tutaj o doradztwie zawodowym, zbyt późno to doradztwo jest wprowadzane. Brak zaznajomienia uczniów na poziomie szkoły podstawowej z tymi zawodami, brak kontaktu z zakładem pracy. Przede wszystkim to, co uczniowie wiedzą o zawodach, to tylko i wyłącznie z teorii. Natomiast my praktykowaliśmy, mówiąc tutaj o kłopotach, jeżeli chodzi o branżę poligraficzną w naszej szkole, nawet próbowaliśmy, zapraszaliśmy uczniów wraz z rodzicami do zakładu pracy, żeby pokazać, że to stanowisko to nie jest brudna maszyna i brudne ubranie pracownika, tylko że to jest praca w czystym kitlu, że to jest białe ubranie, to jest obsługa urządzenia, czuwanie nad tym urządzeniem w sposób elektroniczny. Niestety jest to, ten zawód jest utożsamiany jakby z trudną pracą, ciężką pracą, a jeszcze i wielokrotnie pracą dwu czy trzyzmianową. Dlatego uczniowie takich zawodów nie wybierają. Druga sprawa to jest kwestia nazwy zawodu. Technik procesów drukowania. Mimo tego, że na poziomie technicznym w ogóle nie chwyta. Brak uczniów, rynek czeka. Każdy uczeń, który z naszej szkoły wychodzi, a ponieważ mało jest chętnych, to jest 4-5 uczniów, których wypuszczamy na rynek, od razu mają pracę. Natomiast ubolewam, że jest tak mało, bo zakładów poligraficznych, tu mamy zagłębie poligraficzne w Bydgoszczy i każdy zakład pracy przyjmuje na dodatkowe staże, na dodatkowe praktyki płatne, dobrze opłacane. Niestety brak jest chętnych. Trzeba byłoby się cofnąć jednak do szkoły podstawowej i we właściwy sposób poprowadzić doradztwo zawodowe, nie tylko teoretycznie, tylko pokazać z innej strony ten przemysł i żeby uczeń był świadomy, na co się decyduje. W tym roku akurat nie mamy, o dziwo, żadnych roszad związanych z przejściem do innej szkoły, czy też do nas chciałby ktoś przyjść. Jakoś uczniowie, oby rzeczywiście te wybory były zdecydowane. Póki co cieszę się z tego naboru do branży chemicznej, bo jest to ciężki kierunek, matematyka, fizyka, biologia, no i oczywiście chemia. Trudno jest to pogodzić, mając 17 przedmiotów w pierwszej klasie. Ja wiem, że mnie nie decyduje o tym, natomiast z przerażeniem patrzę na to, co się w tej szkole dzieje. Tak? I upraszczamy to. Między innymi uproszczeniem było to wprowadzenie kształcenia modułowego. Zrobiły się z tego moduły, a nie przedmioty. Znacznie dłuższy czas jakby prowadzenia tych zajęć, to wypadło w naszym przypadku korzystnie. No właśnie, tutaj zawód drukarza, operator maszyn offsetowych,
To jest ta pierwsza kwalifikacja, która też jest u nas prowadzona. Nie ma chętnych do kształcenia. My kształcimy w przypadku tego zawodu tylko i wyłącznie w zakładzie pracy. Uczeń ma teorię w szkole, praktykę ma w zakładzie pracy. Całe 840 godzin, które jest przeznaczone na kształcenie praktyczne od pierwszej klasy jest w zakładzie pracy. Egzamin jest w zakładzie pracy. To jest świetnie przygotowany do przejścia na rynek pracy uczeń i pracownik. A jak jeszcze da się poznać w zakładzie pracy, bo jest wiele godzin w tym zakładzie pracy, to jest świetne ukierunkowanie i ucznia, i jeżeli chodzi o pracodawcę, to też dużo korzyści. Niestety brak jest chętnych i to już od wielu lat. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, wydaje się, że w tej chwili w ogóle zmienia się sytuacja w ten sposób, że no po prostu zaczynają przedsiębiorcy poszukiwać pracowników, a nie pracownicy szukają pracy. Ja przynajmniej obserwuję, że coraz częściej z różnych przedsiębiorstw dzwonią kierownicy, pytając o to, żeby im skierować czy polecić jakiegoś absolwenta, pewnie i szkoły wyższej. A to, o czym pani dyrektor też wspomniała, ambicje rodziców, aby młodzież się kształciła i ambicje też młodzieży, no często powodują, że no młodzież idzie potem na studia wyższe i nie kończy po szkole średniej. Tak jak pani dyrektor wspomniała, tylko pewien odsetek idzie do pracy, stąd no na takich stanowiskach, a na niektórych stanowiskach nie są aż potrzebne studia wyższe, choć wymagania coraz bardziej się podnoszą. Tutaj pani pisze, że oferujemy wynagrodzenie i też nie ma chętnych. No mówię, jest w tej chwili generalnie problem w niektórych niszach takich, a nawet w dużych przedsiębiorstwach, na niektórych stanowiskach, no brak po prostu ludzi do pracy. Jak mi niektórzy kierownicy firm mówią, że nawet oferując dość dobre zarobki, nie ma zainteresowania, po prostu coraz mniej chemia, tutaj pani dyrektor powiedziała, chemia i kształcenie w tym zakresie, czy inżynieria chemiczna, to nie jest łatwy kierunek. Trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę z zakresu chemii, techniki, biologii, fizyki, matematyki. No i my to obserwujemy, no pani dyrektor tutaj mówiła, że ma teraz szczęśliwie przez 2 lata będzie liczy na dobry narybek. Natomiast generalnie na studiach no widzimy, że jest coraz mniej chętnych na studia te techniczne, a przemysł jest. W związku z tym no musimy coraz bardziej modernizować to nasze kształcenie i właśnie w coraz większym stopniu pokazywać praktykę, pokazywać tą działalność praktyczną i to, jaka potrzeba jest zmiany i potrzeba w zakresie różnych kompetencji, nie tylko tej wiedzy podstawowej, ale również tej wiedzy praktycznej. Kto chciałby zabrać głos, bo ja nie chciałabym tutaj zdominować, czy ktoś jeszcze chciałby, no, pan profesor wiele bardzo, bardzo ciekawych wątków też poruszył w swoim wystąpieniu, zarówno jeśli chodzi o rolę samych staży. No, mnie się bardzo podobało to, że bo też tak uważam, że właśnie poprzez odbycie staży w różnych zakładach, o różnych profilach, na różnych stanowiskach można zweryfikować ewentualnie swoje plany życiowe na dalszą przyszłość, na to, gdzie rzeczywiście czułabym się najlepiej, jakie miejsce pracy najbardziej mi odpowiada. I to, że my musimy jednak studentom i uczniom też nawet na poziomie tej szkoły średniej musimy no, wdrażać do tego kształcenia przez całe życie, żeby to nie była wiedza taka, że no, skończysz szkołę, uzyskasz ten nawet dobry stopień z egzaminu, czy skończysz studia, nawet zrobisz doktorat, to jeszcze nie koniec, bo nim po paru latach już ta wiedza będzie nieaktualna. My wiemy, jak to się w tej chwili zmienia. Szanowni Państwo, bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Ja chciałbym jeszcze zapytać. Panie Jurku, bardzo proszę Ciebie. Ja chciałbym do Pana Profesora, mianowicie niesamowicie podobało mi się to porównanie dzisiaj i jutro. Myślę, że to jutro jest dość przerażające dla wielu odbiorców, dlatego bardzo chciałbym to jakby rozpowszechnić po znajomych i kolegach, dlatego że no to porównanie, co czeka nas w najbliższym czasie, ono jest bardzo realne i jednocześnie naprawdę wygląda groźnie i tak dość, powiedziałbym, rewolucyjnie. Dlatego jeżeli Pan Profesor stwierdził, że przez 20-25 lat żeśmy korzystali z wiedzy, a teraz musimy ją zmieniać co 5 lat, to to naprawdę dla wszystkich wchodzących na rynek pracy i będących na tym rynku no jest bardzo duże wyzwanie. Także bardzo dziękuję za ten sygnał. Choć z drugiej strony myślę, że on jest dość groźny. No ja może jeszcze dopowiem, bo tu ta zmiana pracy to nie do końca zmiana, tylko taka modernizacja, ponieważ to jest fragment takiego slajdu, który też pokazuję studentom. Prowadzę zajęcia z innowacji technicznych i tłumaczę im, że to nie chodzi o to, że zmienimy zakład z zakładu na przykład przetwórstwa tworzyw na przykład na zakład naprawy samochodów, ale chodzi o to, że co 2-3 lata osoba, która jest kreatywna, która się rozwija bardzo intensywnie, dostanie nominację na kierownika albo na przykład na brygadzistę, albo na kogoś wyżej i będzie musiał nauczyć się kolejnych kompetencji. Czyli na przykład jak do tej pory był jednym z trybików w zespole 10-osobowym, a nagle ma być liderem kolejnego zespołu 10-osobowego, to musi się dokształcić tego, co do tej pory nie wiedział, czyli zarządzania personelem, pochwalenia pracowników. To też nie jest takie proste, jeżeli się nie ma takich miękkich kompetencji. Druga sprawa jest taka, że no z bardzo dużym impetem wchodzi internet rzeczy do naszej rzeczywistości i niestety tego się nie da uniknąć i osoby, proszę sobie przypomnieć, ja zawsze to studentom też powtarzam, gdybyśmy zatrzymali się na Windowsie 95, nie wiem czy pan profesor pamięta taki Windows i nagle dostali teraz ten Windows 10 czy 11, który jest, to mielibyśmy taki przestrach technologiczny. Wracamy do telefonów komórkowych. Proszę przypomnieć sobie pierwsze telefony komórkowe, jak one wyglądały i nagle na naszych oczach teraz są telefony z dotykowym ekranem. Również musieliśmy się nauczyć, to jest ewolucja. Natomiast te skoki kształcenia muszą być szybsze, ponieważ my musimy przygotować kolejne osoby do pracy już. My nie możemy czekać na ewolucję. Więc proszę nie straszyć kolegów tym zdaniem, tylko po prostu ja uważam tak, że jeżeli jest pytanie, jest perspektywa, to wtedy łatwiej jest się przygotować do tego, co nam nastąpi. Natomiast to nie jest straszne. My już wiemy, to jest dobrze. Bardzo dziękuję panie profesorze. No oczywiście mam nadzieję, bo taką mamy zasadę, że te prezentacje państwa my dostaniemy i będziemy mogli również niektóre elementy tych danych rozpowszechnić, bo rzeczywiście trzeba uświadamiać nie tylko młodych ludzi, ale również tych, którzy kształcą tych młodych ludzi, co nas czeka, a co właśnie nie tyle co nas czeka, co jest już. To jest już wyzwanie współczesności i musimy się powoli do tego przygotowywać, musimy to powoli realizować wręcz na już w naszych pracach, no szczególnie przy tak, aby dobrze przygotować jak najlepiej młodzież do pełnienia z tych obowiązków na już potem w miejscach swoich pracy. Szanowni Państwo, kto chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o włączenie mikrofonu i od razu. To jeszcze jedną sprawę w nawiązaniu do tego, co powiedział Pan Profesor. Takim właśnie przygotowaniem ucznia do wejścia na rynek pracy, zapoznaniem się też z sytuacją i stwierdzeniem, czy dalej idę na studia, czy do zakładu pracy, jest to, co teraz będzie z uczniami po szkole podstawowej. Czyli oni są teraz w czwartej klasie. Już jakby to kształcenie szkolne, zawodowe jest skończone, natomiast ten rok to jest na rozwój i zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, z formą pracy w zakładzie pracy, nawiązanie tych relacji, praca w grupie. Mam nadzieję, że to zaprocentuje tym, że odsetek uczniów, którzy podejmują pracę po szkole, a podejmują studia, w dalszej kolejności będzie znacznie większy.
Między innymi też utwierdziła mnie w tym rozmowa z partnerami, z przedstawicielami firm i przedsiębiorstw na inżynieraliach na naszej Politechnice Bydgoskiej, gdzie przyjęli to z dużym zadowoleniem, że będą mogli przygotowywać potencjalnych pracowników, swoich pracowników. A braki są, tak jak pani wspomniała, już tutaj bardzo duże. Na to właśnie liczę, że to się przełoży i na satysfakcję i dla ucznia, i dla szkoły, i jeszcze dla pracodawcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę jeszcze coś dopowiedzieć, ponieważ... Już oczywiście, panie profesorze. Ponieważ ja zajmuję się innowacjami, organizujemy co roku konferencję Innowacje w praktyce, za każdym razem to reklamuję, ale właśnie w ostatni piątek zakończyła się konferencja o innowacyjności i z wystawą, ja bym Państwu napisał link do naszej wystawy. Tam są nagrodzone, teraz muszę coś kliknąć, to tym. Zapraszam serdecznie, ponieważ to jest właśnie moment, kiedy przedsiębiorcy, jest to takie spotkanie biznesu, nauki, nauki i z biznesem bardzo praktyczne, a ta wystawa InKnowings pokazuje to, że inżynierowie chemicy też tam brali udział, których Państwo znacie i zostali nagrodzeni wysokimi medalami. I zachęcam Państwa do właśnie współpracy w ramach tego typu spotkań, ponieważ tam dyskusja pomiędzy naukowcami, młodymi naukowcami, doświadczonymi badaczami i przedsiębiorstwami właśnie powoduje to, że takie inspiracje się dostaje. Dostaje się inspiracje z wielu dziedzin. Ta konferencja jest multiinterdyscyplinarna, ponieważ ja zapraszam Uniwersytet Medyczny, Przyrodniczy, Politechnikę, Uniwersytet Chemię, Fizykę i tam są osoby, które czasami w tym gronie specjalistów nie odzywają się, ponieważ rozumieją, co się dzieje. Natomiast na forum takim interdyscyplinarnym oni mają coś do powiedzenia, dostają inspirację. Tak samo jest z tym kształceniem podczas staży. Tam przychodzi młody człowiek do zakładu, widzi pierwszy raz proces technologiczny i on się interesuje tym. On tego nigdy nie widział, może słyszał, ale dzięki praktycznemu podejściu do tych zadań on może zmienić swoje życie, całkowicie zainspirować się innym tematem, to co może przynieść mu korzyści. Kolejna edycja właśnie konferencji i wystawy będzie chyba w czerwcu 2023. Już rozpoczynam kampanię i zapraszam Państwa na żywo i online do przybycia do Lublina. To jest takie centrum na ścianie wschodniej jako jedyne, które w ramach innowacyjnych spotkań tworzymy to, co chcemy, żeby było w przyszłości. Zareklamowałem się, ale też zespół, z którym to organizuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. No, o tej organizowanych przez pana imprezie oczywiście niektórzy z nas, ja też wiemy. A ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że może pan wie, myślę, że nawet na pewno pan wie, za miesiąc, bo 22 listopada Rada organizuje debatę sektorową w Szczecinie poświęconą kompetencjom dla innowacji, tak byśmy powiedzieli najbardziej ogólnie. I nie dalej jak wczoraj zostało ogłoszone w bazie konkurencyjności zaproszenie dla prelegentów, dla wykonawców w ramach tej debaty. Myślę, że jednym z tych prelegentów... Nie wiedziałem. No, myślę, że byłoby dobrze, aby pan się też zainteresował sprawą, bo miałby pan sporo informacji do wniesienia, takich ciekawych. Właśnie z zakresu to jest innowacji, bo właśnie tej tematy pan dotyka wręcz problemów, którymi my się zajmujemy, szczególnie ta sprawa kształcenia przez całe życie. 30 listopada mamy na ten temat webinarium, a 22 listopada na temat kompetencji, debata na temat kompetencji w działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Także to poczytam, poszukam, gdzie to można znaleźć. Mogę posłać ewentualnie panu profesorowi linka do tej sprawy, albo ktoś z naszej Rady Sektora pośle panu, żeby poinformować o tym.
Szanowni Państwo, kto chciałby zabrać jeszcze głos, bo tutaj tematyka jest bardzo szeroka. Myśmy, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że wiedza praktyczna w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważna, nie tylko jest niezmiernie ważna oprócz wiedzy teoretycznej, której roli nie umniejszamy, bo to jest podstawa. Natomiast bardzo istotne to, co wybrzmiało bardzo, bardzo w obydwu wystąpieniach, że ta wiedza zarówno teoretyczna, a przede wszystkim praktyczna, ona nie może być pozostać status quo na etapie kończenia danego etapu kształcenia. Ona musi się ciągle poszerzać, ciągle zmieniać. Musimy kształcić ludzi kreatywnych, musimy kształcić ludzi otwartych na wiedzę, zdających sobie sprawę, że tego, co wiedzą dziś i co znają dzisiaj, no za parę lat już będzie nieaktualne. I dlatego jeszcze czekam cały czas, czy ktoś się odezwie na czacie. Jeszcze mielibyśmy 3 minuty. Jeżeli nie, to będę zmierzała do końca. Natomiast jeszcze taki jeden element, który pan profesor tutaj też podkreślił, że jak taki młody człowiek przychodzi na staż, na praktykę i nagle patrzy na to, co tam jest realizowane, to nie tylko, że on się sam uczy, ale poprzez, jeżeli jest kreatywny, to właśnie takie popatrzenie często z boku na proces technologiczny, na daną technologię, na dane działania w zakładzie, musi być też przy tym odważny, może go zainspirować do przedstawienia, a ja bym myślał, że można by to zmienić tak czy inaczej, czy taką, czy inną innowację tutaj wprowadzić. Tego też powinniśmy uczyć. Czekam jeszcze, jeżeli nie ma już chętnych, a nie widzę, to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję obydwu Państwu. Pani dyrektor Lucynie Brodziak zaraz jeszcze sobie z zespołu szkół chemicznych, tak się chyba nazywa, z Bydgoszczy, oraz panu profesorowi Klepce z Politechniki Lubelskiej, za niezmiernie ciekawe, komplementarne wystąpienia, pokazujące nam, jaką rolę mają praktyki i staże w kształceniu młodzieży, przede wszystkim w przygotowaniu do różnych stanowisk, zajmowania różnych stanowisk pracy w sektorze chemicznym. Mieliśmy tu nawet, prawda, drukarnię, która nam by się może niektórym wydawało, że to jest daleko od chemii, ale tam też są pewne prace, które wymagają jakichś znajomości podstaw wiedzy chemicznej. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu i dziękuję również wszystkim, którzy wzięli udział, zarówno aktywny, jak i tylko poprzez bierne słuchanie. Państwo zainteresowani będziecie mogli otrzymać te prezentacje, które dzisiaj były nam przedstawione, żeby jeszcze można sobie to było jakoś głębiej przemyśleć. Dziękuję i do zobaczenia na webinarium 30 września, o czym Państwo zostaniecie powiadomieni. Webinarium poświęcone, jak już mówiłam, szeroko rozumianemu kształceniu przez całe życie. No i zapraszam również 22 listopada, nie, to miało być listopada, w Szczecinie na naszą debatę. Proszę śledzić strony naszej rady, sektorowa rada do spraw kompetencji sektora chemicznego Chemia, i tam te informacje będą się znajdowały. Dziękuję bardzo. Czy Arturze chciałbyś jeszcze coś powiedzieć jako organizator? Chciałem kilka słów zamienić. Jakby pan profesor mógł 3 minutki zostać jeszcze. Oczywiście. Panie profesorze, mam nadzieję, że panowie profesorowie się skontaktujecie ze sobą bezpośrednio. Domyślam się, w jakiej sprawie chcecie porozmawiać. Może się domyślam, może. Także. Telefonicznie czy na czacie? Czy na czacie? To znaczy, jeżeli możemy zostać na sekundę. Szanowni Państwo, to w takim razie bardzo proszę, innym osobom już dziękuję. Do zobaczenia na następnych naszych spotkaniach, a panowie profesorowie pozostaną i jeszcze sobie wymienią zdania.
To znaczy chodzi mi o to, czy pan dostał mojego maila z umową? Dostał pan. Tak, tak, dostałem, tylko ja zaskoczyłem o mnie, że to dzisiaj jest. Dlatego wczoraj siedziałem nad prezentacją, ale umowę wypełnię dzisiaj i odeślę. Bardzo dziękuję, natomiast tutaj też w tym przypadku jest potrzebna notatka, bo ja nie wiem, czy Rafał to państwu przekazał przy debacie. Ja mam notatkę w postaci podsumowania, to ja stamtąd skopiuję sobie. Już wiedziałem. Tak, tak, tak. Natomiast za poprzednią debatę to też notatkę trzeba zrobić i prezentację wysłać, tak? Bo też nie dostałem nic. To znaczy prezentację bodajże kopiowaliśmy chyba, więc mamy. Natomiast notatkę i najwygodniej byłoby, jakby pan podpisał to elektronicznie. To wtedy to idzie najszybciej. Elektroniczny skan? To znaczy lepiej byłoby podpisać ePUAP-em albo kwalifikowanym. ePUAP-em, dobrze, dobrze. Jeżeli tak, to jak najbardziej. Dobrze. Ja się pozwoliłam nie wyłączyć, a dlatego, że w tym gronie chciałabym zapytać, czy pan profesor naprawdę nie miał informacji o tym naszym, o naszej debacie 22? Nie. Bo Arturze, no ja nie wiem, jak tam Rafał planował, ale tu mi się wydaje, że pana profesora... Czy znaczy, było coś, ale to tak tylko słownie podczas tego spotkania na żywo w Lublinie. Natomiast aha, to... tego 2 listopada ja będę w Bydgoszczy na konferencji. 22? 22 listopada, a to będzie online czy na żywo? Nie, to jest na żywo, także może dlatego, bo tutaj ma pan ogromną wiedzę w zakresie właśnie i doświadczenie w zakresie innowacji, to byłby bardzo dobrym prelegentem pan na naszej debacie, ale skoro jest kolizja czasowa. Ja nominuję kogoś, tam wiem, że pani wychowanka Zofia Hordyjewicz wszystko wie, to nominuję, żeby coś powiedziała. A skąd pan wie, że to moja wychowanka? Bo na PTHM-ie się świat jest mały rzeczywiście. Jest tak, mały, ona też dzisiaj uczestniczyła w naszym tutaj spotkaniu. Tak, wiem, pisała mi się, to, że musi. Ale tak mówiąc, poza tym, to nie była kurtuazja, rzeczywiście mi się bardzo podobała pana prezentacja. Wiele elementów takich rzeczywiście życiowych, praktycznych dotykała. I ten ostatni slajd był niezmiernie ciekawy właśnie, bo my to wszystko niby wiemy, ale tak jak to się przeczyta, jak się to zobaczy, jakie są wyzwania. Starałem się zaskoczyć, bo do dyskusji trzeba coś włożyć, żeby wyjąć. No pani profesor, ja mam też pytanie takie, ponieważ no nie ukrywam, nie wiem, czy wszyscy mnie słyszą, ci co nie powinni, ale szykuję dokumenty do profesury mojej. Czy ja mógłbym być członkiem Rady Sektorowej, bo wiem, że to jest z nominacji. Panie profesorze, nie. Że nie może pan być, tylko że nie z nominacji. Panie profesorze, jak najbardziej. Ja nawet chciałam to panu zaproponować, bo pani dyrektor jest naszym. Tu nie ma, każdy zainteresowany może złożyć swój wniosek. Ja bym panu też przesłała, jakie to dokumenty trzeba. Jak pani się domyśla, ja potrzebuję tych wszystkich wypełniaczy. Tak, ja wiem, tak, tak. Tak, może wprost, ale to znamy się tyle lat, to właśnie do tego zapytam. Nie, no może, przecież ja oczywiście, dlatego mimo, że panowie chcieli sami zostać, to ja się pozwoliłam jednak tutaj jeszcze dołączyć. Panie profesorze, bo to już mamy w takim sensie... Wtrąciłem się, no przepraszam, nie chodziło tylko o domknięcie spraw administracyjnych. Tak, to domykamy, tak, ja teraz będę miał czas, żeby to zrobić. Natomiast członkowie rady są z nominacji w tym sensie, że są nominowani przez ministra, ale na podstawie naszej rekomendacji rady. Nie, to znaczy sytuacja jest taka, ja panu prześlę dokumenty, jakie trzeba wypełnić i do nas przesłać. U nas jest komisja rekrutacyjna, która jak gdyby przegląda, czy jest kompletność tych dokumentów. Tam głównie chodzi o CV, o to i wolę współpracy i oczywiście RODO. I następnie my to przesyłamy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I no potem jest nominacja, my jesteśmy z nominacji ministra, natomiast właściwie nie ma takiego przypadku, że jeżeli nasza, dotąd nie mieliśmy takiego przypadku, żeby jeśli komisja nasza rekomenduje, żeby osoba nie była nominowana. Oczywiście ten okres od rekomendacji do powołania czasami jest dłuższy, no bo różnie to ministerstwo reaguje na nasze wnioski. Tak. No tak jak pani profesor domyśla się, zbierać trzeba wszystkie dokumenty w jedną teczkę, żeby złożyć profesor. Tak, powoli sobie tam kompletować, żeby to było. Dobrze, panie profesorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam do pana
mam do pana maila, to ja do pana prześlę te informacje, a no, jeśli chodzi o sprawę tej naszej debaty, to myślę, że też tego linka, Arturze, jak sądzisz, tego linka do tej, też byśmy do pana profesora przysłali, dobrze, prawda? Dobrze, to ja poproszę Zosię, żeby powiedziała coś z tej strony naszej, z punktu widzenia tego, co robimy. Przygotuję taki jakiś materiał. Dobrze, dziękuję. Ja również serdecznie dziękuję za to bardzo ciekawe seminarium. Bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz i do zobaczenia na żywo. Szczególnie, żeby to wszystko było bardzo, bardzo aktualne i powiązane z naszymi działaniami, tymi, co my mamy w planie. Tak, starałem się, wczoraj do pierwszej w nocy robiłem. No, przepraszamy, to jakaś było nieporozumienie z tym terminem, także, bo ja się wczoraj dowiedziałam. Wczoraj jesteśmy nauczeni pracy, więc jak trzeba zrobić, to trzeba zrobić. No Rafał nam przekazał bodajże 2 tygodnie temu, że ten termin został uzgodniony, więc... Tak, a mi przełożyli Rady Wydziału, Rady Dyscypliny z 19 na 26 i jest kumulacja. Dlatego ja bym się włączył już, biegnę na dalsze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Nie będziemy już pana zatrzymywać, jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję i bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia. No to Arturze, my się zobaczymy po... O 14.30, tak? 14.30. Wczoraj ci się udało to wysłać, widziałam, że już... To udało, mi się tam został nagłówek, debata 3, kopia tego, jak się wejdzie do bazy konkurencyjności, bo tego nie jestem w stanie zmienić. No, tak prościej było skopiować niż tworzyć od nowa, ale opis jest aktualny, więc myślę... Ja jeszcze zadzwonię, żeby nie pozostawiać to Rafałowi, ja jeszcze w tym tygodniu postaram się zadzwonić do tej pani z Kędzierzyna z Zakładów Azotowych, żeby też jej przesłać tego linka, wiesz, dotyczący tych doktoratów wdrożeniowych. To znaczy PTHM również roześle informacje do wszystkich tych osób zainteresowanych, tylko dopiero po 1 listopada, bo Agnieszka jest w tej chwili na urlopie do 2 listopada. No dobrze, a to ja w takim razie mimo wszystko uprzedzę, bo nie pod... Czy ja tobie przesyłałem listę tych wszystkich osób, które Rafał nie, zaproponował? Nie. Dlatego to... może byłam w takiej głupiej sytuacji, też. No bo ja właśnie, tak mi się wydawało, tematycznie profesor Klepka pasuje, natomiast nie wiedziałam, czy Rafał go tam uwzględniał, także... No dobra. Zdaje się, że... Dobrze, to dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia o 14.30.